przyszłość. Poczuć totalowy standard szkoły wprowadzić. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie w dniu dzisiejszym z nami przeżywać 35. rocznicę strajku w obronie krzyży. Witam serdecznie Pana Dariusza Ciechowskiego, starostę Włoszowskiego. Witam serdecznie wicestarostę powiatu włoszczowskiego, pana Łukasza Karpińskiego. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela wojewody świętokrzyskiego, panią dyrektor Annę Król. Witam serdecznie wicekurator Kuratorium Świętokrzyskiego w Kielcach, panią Katarzynę Nowacką. Witam bardzo serdecznie radnego sejmiku samorządu województwa świętokrzyskiego, pana Artura Konarskiego. Bardzo serdecznie witam księdza Zygmunta Pawlika, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. Serdecznie witam księdza Leszka Dziwosza, proboszcza parafii pod wezwaniem błogosławionego Józefa Pawłowskiego z grona 108 męczenników we Włoszczowie. Witam członków zarządu, panią Małgorzatę Gustę. Serdecznie witam członka zarządu powiatu włoszczowskiego, pana Rafała Pacanowskiego.
Bardzo serdecznie witam panią wicedyrektor zespołu szkół nr 3, panią Marionę Kozę. Witam skarbnika Rady Rodziców zespołu szkół nr 3, panią Masłowską Justynę. Serdecznie witam grono pedagogiczne, pracowników administracji obsługi szkoły oraz uczniów naszego zespołu. Szczególnie z wielką przyjemnością witam wszystkich uczestników wydarzeń sprzed 35 lat. Witam rodziców, mieszkańców Włoszczowy i okolic przybyłych na naszą uroczystość. Chciałbym jeszcze przeczytać list od biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Szanowny panie dyrektorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystym apelu z okazji 35. rocznicy strajku o krzyże w Zespole Szkół nr 3 we Włoszczowie. Gratuluję tego wydarzenia i wszystkim uczestnikom udzielam pasterskiego błogosławieństwa z wyrazami szacunku i modlitwą biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki. Temu 1 grudnia 1984 roku uczniowie tej szkoły, ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie, zawiesiła krzyże w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych. O tym, że ze ścian zniknęły krzyże, młodzież dowiedziała się od rodziców, którzy w niedzielę byli w szkole na wywiadówce. Na wszelki wypadek weszli rano do klas i sprawdzili. Krzyży nie było. Zapytali nauczycieli, ale ci odpowiadali, żeby pytali dyrektora. Przed dyrektorskim gabinetem ustawiło się kilkuset uczniów, którzy wspierali samorząd szkolny, domagający się od dyrektora przywrócenia krzyży w szkole. Negocjacje młodzieży z dyrekcją nie dały oczekiwanych rezultatów. Wobec zaistniałej sytuacji 3 grudnia uczniowie rozpoczęli strajk okupacyjny. W odpowiedzi dyrektor szkoły podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu zajęć szkolnych i wezwał młodzież do opuszczenia budynku szkoły. W okresie 2 tygodni protestów młodzież wspierali katecheci, ksiądz Marek Łabuda i ksiądz Andrzej Wilczyński. Ogromne wsparcie duchowe dał włoszczowskiej młodzieży ksiądz biskup Mieczysław Jaworski, włoszczowianin, który podczas tych pamiętnych dni kilkakrotnie odwiedzał uczniów w szkole. W strajku wzięło udział kilkaset młodych osób wspieranych przez rodziców oraz mieszkańców Włoszczowy, którzy zajmowali się dostarczaniem żywności, koców, śpiworów, środków higienicznych. Strajkujący nie spali w klasach, ale w chłodnych korytarzach budynku. W budynku szkoły odprawiane były msze święte. Przygotowując się do pierwszej z nich, młodzież ułożyła ołtarz stornistów. Strajk okupacyjny zakończył się 16 grudnia 1984 roku, kiedy do szkoły przyjechał ksiądz biskup Mieczysław Jaworski
który poprowadził młodzież w procesji do kościoła. Kilkanaście drewnianych krzyży zdjętych 35 lat temu znajdziemy dzisiaj w kościele. Są one symbolem wolności, braterstwa oraz zawierzenia Bogu przez ówczesną młodzież zespołu szkół zawodowych. Po zakończeniu protestu miały miejsce liczne represje względem młodzieży, rodziców oraz zaangażowanych w strajk księży. Wobec uczniów zastosowano przeróżne kary, od usunięcia ze szkoły czy przesunięcia do innych placówek, po obniżenie stopni, nagany i upomnienia. Kilkadziesiąt osób ukarano różnymi grzywnami. Niektóre były bardzo wysokie. Obecnie w budynku ówczesnego zespołu szkół zawodowych przy ulicy Wiśniowej mieści się zespół szkół nr 3 imieniem Stanisława Staszica. Przy wejściu głównym w 1994 roku umieszczono tablicę upamiętniającą wydarzenia z grudnia 1984 roku. W 2012 roku ukazała się książka włoszczowianki Anny Wojeckiej pod tytułem Wokół strajku krzyczę w zespole szkół zawodowych we Włoszczowie w 1984 roku. Przykład opozycji lokalnego społeczeństwa wobec władzy komunistycznej. W ubiegłą sobotę rozpoczęły się zdjęcia do filmu dokumentalnego upamiętniającego wydarzenia z 1984 roku pod tytułem Krzyże. Film powstaje na zlecenie Telewizji Polskiej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Reżyserem dokumentu jest Edward Skuza, a producentem Monogram. Monogram Film Paweł Wolda. Premiera filmu jest przewidziana w marcu 2020 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. A teraz zapraszam Państwa na montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, który wprowadzi nas w atmosferę dzisiejszej uroczystości. Program został przygotowany głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Thank you.
przejął władzę, gdy pieniądz rządzi nadmiarem, nienawiść w sercach odradza i człowiek ginie za wiarę. Kiedy w urzędach i szkołach zdejmuje się krzyże ze ściany, choć większość za wiarą woła, tam człowiek jest nieszanowany. A naród pragnie do Boga modlić się, swe życie zbliżać, dlatego często przy drogach ludzie stawiają krzyże. My chcemy, jak nasi dziadkowie, nieść żywot spokojny, pobożny, powierzać majątek i zdrowie Bogu przy krzyżu przydrożnym. Zatrzymaj się tu na rozdrożu, zdejm czapkę, ze czcią pochyl głowę, bo krzyż to drogowskaz ku Bogu, to krzyż wyznacza nam drogę. Thank you.
Człowieka czas, kiedy dźwiga krzyż naciągnięty bólem, cierpieniem, niespełnionymi marzeniami, brakiem radosnych perspektyw. Często ten krzyż go przygniata. Ciężko jest wtedy wstać i znaleźć sens dalszej egzystencji. Ale ja ci mówię, wstań i walcz. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczysty apel z okazji 35. rocznicy strajku o krzyże w Zespole Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica w Jagłoszczowie. Dokładnie 3 grudnia 1984 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Jagłoszczowie rozpoczęli trwający 2 tygodnie strajk okupacyjny, w którym domagali się ponownego zawieszenia w salach lekcyjnych krzyży usuniętych na polecenie dyrekcji. To młode wówczas pokolenie w taki właśnie sposób wyraziło swój sprzeciw przeciw prowadzonej przez ówczesne władze PRL walki z religią i symbolami religijnymi w przestrzeni publicznej. Religia katolicka towarzyszyła naszym przodkom, ojcom, dziadom i pradziadom od początku istnienia polskiej państwowości. Szacunek do symboli religijnych
przede wszystkim do krzyża, był i jest nadal przekazywany z pokolenia na pokolenie. Symbol ten towarzyszył naszemu narodowi również w najtrudniejszych i najtragiczniejszych momentach i dziejach naszej ojczyzny. Dziś z perspektywy tych 35 lat możemy stwierdzić, że religia i symbole chrześcijańskie przetrwały, zaś systemu politycznego, który konsekwentnie z nim walczył, już nie ma. Jest mi niezmiernie miło, że dyrekcja oraz nauczyciele zespołu szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica w Ogłoszczowie pielęgnują pamięć o tamtych wydarzeniach, że utrwalając wiedzę na temat tamtych wydarzeń, przyczyniają się do kształtowania świadomości historycznej młodego pokolenia, a tym samym budowy poczucia jego tożsamości narodowej. Zatem Państwa aktywność prawnie z całego serca podziękować. Musimy mieć świadomość, że historia nasz stanowi fundament, na którym budujemy przyszłość, swoją i następnych pokoleń. Pamięć o tamtych wydarzeniach jest naszym obowiązkiem i wspólnym dziedzictwem. Czcijmy ją i przekazujmy naszym dzieciom i wnukom. Podpisany Zbigniew Konusz. Dziękuję. Dyrektor, a teraz proszę o zabranie głosu panią wicekurator, kuratorium oświaty w Kielcach, panią Katarzynę Nowacką. Czcigodny księża, szanowni państwo, drodzy uczestnicy wydarzeń sprzed 35 lat. Przed 35 lat, panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Włoszczowy. Krzyż jest symbolem wartości chrześcijańskich, jest symbolem zasad, które są bardzo ważne dla każdego chrześcijanina i kierują jego życiem. Wiara, odwaga i determinacja tych osób, które 35 lat temu uczniów, nauczycieli, osób duchownych, katechetów, rodziców, mieszkańców, którzy walczyli o krzyż w tej szkole, walczyli o wartości chrześcijańskie, dzisiaj zasługują na najwyższe uznanie i podziw. Bardzo cieszę się, że pan dyrektor wspólnie z całą społecznością tej szkoły w tak piękny sposób pielęgnuje pamięć o tamtych wydarzeniach, pielęgnuje pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń. Życzę tej społeczności szkolnej, aby z tamtych wydarzeń czerpały siłę do kierowania swoim życiem, do tego, abyście brali przykład z tych, którzy z taką determinacją walczyli o wartości chrześcijańskie, aby te wartości kierowały waszym życiem, waszym uczeniem się, pracą zawodową i życiem osobistym. Dziękuję. Dziękuję pani kurator za zabranie głosu. A teraz proszę radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego pana Artura Konarskiego o zabranie głosu. Trzygodni księża, panie starosto, szanowny zarządzie, szanowne grono pedagogiczne, panie dyrektorze, drodzy uczniowie, uczestnicy tego wydarzenia sprzed 35 lat. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu przewodniczącego, że w imieniu marszałka mogę uczestniczyć na tak zaszczytnej uroczystości, która upamiętnia tą chwilę. To bardzo dobry przykład patriotyczny, bardzo dobra lekcja historii dla najmłodszych. Wiemy, z jaką determinacją zachowała się wtedy ówczesna młodzież w tych latach. Znam wielu z nich, którzy uczęszczali tutaj do tej szkoły. Może wtedy człowiek nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak to była ważna i heroiczna i ważna, odważna decyzja w obronie krzyży. Dziś zdajemy sobie sprawę, tutaj to hasło, Bóg, honor, ojczyzna, jak ono jest nadal aktualne, jak ono jest ważne.
Uważam, że pamięć o tej chwili, o tym wydarzeniu jest bardzo ważna w przekazywaniu młodemu pokoleniu, jak ważna jest ojczyzna, honor i Bóg. Bez tego nie możemy się rozwijać, bez tego nie możemy marzyć o swojej przyszłości, ponieważ Bóg, honor, ojczyzna i ten znak krzyża jest bardzo ważny w naszej tożsamości narodowej, naszego kraju. Wierzę w to, że młode pokolenie też będzie godnie zachowywało się w tym świecie, który jest tyle zagrożeń w naszym świecie. Uważam, że budowanie tej tradycji i pamiętanie o tym wydarzeniu na pewno u młodego pokolenia zaszczepi takiego ducha wiary, ducha miłości do ojczyzny i na pewno będziemy dumni z niej w przyszłości. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. A teraz w drugiej części chciałbym oddać głos uczestnikom tych wydarzeń, którzy podzielą się z nami wspomnieniami, refleksjami po tych 35 latach. Proszę o zabranie głosu pana Michała Olikowskiego. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym poprosić gospodarzy, żeby zacznę od przywitań Was, tylko podziękuję osobom najważniejszym dzisiaj na tej Akademii. Myślę, że najważniejszymi osobami jest dzisiejsza młodzież uczęszczająca do tej szkoły. Myślę, że to, co wydarzyło się 35 lat temu, też miało swoje fundamenty od ludzi młodych. To oni dali inicjatywę, to oni podjęli tą walkę, to oni podjęli ten trud. Także na ręce Was, młodzi uczniowie, przyszli uczniowie i ci, którzy przewinęli się przez te mury szkolne przez te 35 lat. Na Wasze ręce składam podziękowanie za to, że jesteście. Za to, że pielęgnujecie te wartości, które tak mocno zostały ukorzenione w tych murach. Tak mocno zostały w nas, w tych osobach, które bezpośrednio w tym czasie uczestniczyły. Dziękuję oczywiście, pozwólcie, dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim zaproszonym gościom, że dziś mogliśmy się tutaj wszyscy razem spotkać w takiej szczególnej chwili. To bardzo ważne wydarzenie. Jesteśmy tutaj troszkę tak, można powiedzieć, cyklicznie, co 5 lat spotykamy się. Nasze grono zmienia się, jeśli chodzi o kto jest z tej, nazywamy to troszkę może szumnie, ekipy z poprzednich lat, z tamtego okresu, ale myślę, że dopóki nas czas i życie nie wykruszy, to będziemy o tym pamiętać. Cóż mogę powiedzieć? Chciałbym tutaj również nie zapomnieć o kolejnych osobach, które są z naszego punktu widzenia bardzo ważnymi, istotnymi w
całym wydarzeniu sprzed 35 lat, mianowicie o naszych rodzicach. Bo przecież gdyby nie ich akceptacja, gdyby nie ich wsparcie, gdyby nie ich pomoc, gdyby nie ich siła, my też myślę, że nie wytrwalibyśmy w tych murach tak długiego okresu. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom i mieszkańcom Włoszczowy, którzy są nieodzownym punktem i nieodzowną częścią tych wydarzeń, które miały miejsce 35 lat temu. Myślę, że wystarczy podziękowań. Być może, że ktoś z moich koleżanek, kolegów jeszcze zabierze głos w ramach wspomnień. Jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy w imieniu nas, absolwentów, za zaproszenie, za to, że możemy uczestniczyć w tak pięknym, ważnym wydarzeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Michałowi Ogniposkiemu. I ja ze swojej strony chciałbym wam podziękować. To dla nas zaszczyt gościć uczestników tych chwil. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym poprosić teraz pana Zbigniewa Krzyżowskiego o zabranie głosu. Witam serdecznie, solidarnie wszystkich, bo im słońce razie nic nie widać, muszę się ustawić. Chciałbym podziękować jeszcze raz, także dziękuję serdecznie, solidarnie wszystkim ludziom, którzy dzisiaj po prostu stworzyli ten spektakl. Bardzo dobry, bardzo potrzebny. Ze trzech miar na pewno wszyscy to wiedzą, nawet ci młodzi i ci starsi i najmłodsi. Dziękuję bardzo, jeszcze raz bardzo solidarnie dziękuję. Rzeczywiście, tak jak Michał powiedział, zaistniała wtedy jakaś niesamowita solidarność, jedność. Właśnie to było prawdziwe, dlatego się to wydarzyło. Ja może nadmienię, że tutaj nie sposób było wszystkich wymienić, ale pominęliśmy wyraźnie ówczesnego wtedy proboszcza, księdza Kazimierza Biernackiego. To był człowiek, od którego być może się wszystko zaczęło, dlatego że on zezwalał na te ostre wydarzenia, bo zaczęło się przecież od tego, że przyszedł na parafię młody ksiądz, za przeproszeniem, pamiętam jak dzisiaj mówili, że jakiś taki główny aż przyszedł, bardzo młody, na dodatek wygląd ma skandaliczny, ponieważ on miał tą fryzurę, taka nie wiem, dobrze mówię, nie znam się na tym, a la afro. Rzeczywiście Bozia go obdarzyła, że on wcale z tymi włosami nic nie robił. Może zbyt rzadko nawet czesał, bo nie miał czasu. Ale te włosy robiły wrażenie. I on po prostu był jednym z tych młodych ludzi. Dzisiaj kogoś takiego widocznie brakuje. Natomiast, tak jak mówię, jeszcze raz chcę podkreślić, że nie zapominajmy, nie miejscowi przede wszystkim ludzie, bo grób księdza proboszcza Biernackiego jest na miejscu. Nie zapominajmy, że czasami bez wielkich okazji na co dzień trzeba iść i zapalić przysłowiową świeczkę, lampkę, bo ja myślę, to jest mój pogląd, że od tego człowieka zaczęło się wszystko. Bo po pierwsze pozwalał księdzu Markowi chodzić z tą fryzurą, obrywało mu się na pewno tam u góry, u biskupa, ponieważ on wyglądał, no najprościej mówiąc, kurianowator. I nawet prawdopodobnie tego się nigdy nie podkreśla, ale to ma duży wpływ, jeśli chodzi o relacje z tymi ludźmi, z którymi on pierwszy nawiązywał kontakt. Ja pamiętam, jak ksiądz Biernacki rozpaczał, ponieważ kiedy były podziały, on wszedł w czerwcu przed Walek, zanim się obejrzeliśmy do tych rzeczy. No i jakoś ci księża, którzy byli już dłużej na parafii, powybierali sobie najlepsze szkoły, czyli tak zwany uniwerek nasz włoszczowski, czyli ogólniak.
a ksiądz Marek w zasadzie został jako najmłodszy z tymi, brzydko mówiąc, najgorszymi. I ksiądz Biernacki miał zabierać te lekcje religii po swojemu nakazywać jako rządzący parafią. Ale ksiądz Marek zaprotestował, wiem to na pewno, ponieważ stwierdził, że właśnie mu się podoba. I jak było? No tak było, że na pierwszych lekcjach religii było bardzo mało osób, prawie wczoraj. A on po prostu brał gitarę i śpiewał. Tak wyglądały lekcje religii. No więc problem znów był jakby kanoniczny, bo wedle prawa kanonicznego i reguł kościelnych tak lekcji religii nie należy prowadzić. Także od samego początku był ciągle podpadnięty. Natomiast młodzieży, no tak wyszło jak wyszło, że był takim swoistym, ba, dzisiejszym językiem mówiąc, idolem. No to był idol, jeden z nich. Rzeczywiście porwał ich w kierunku właściwym, bo często jest tak, że jeżeli się podchodzi zgodnie z programem, z zasadami, no to jest jak jest. Oczywiście, że pełen szacunek musi być, porządek musi być. Także ksiądz Marek zdobył właściwie tą gitarą, fryzurą, to co właściwie się nie liczy. Okazało się w tym przypadku, że to się bardzo liczyło. Oczywiście, że później zaistniała jakaś boska solidarność, boska jedność, niesamowita rzecz. Bo tam, ja powiem w ten sposób, to jest mój pogląd, ja wiele razy nad tym myślę, bo nie sposób nie myślę, że księdzem proboszczem był ksiądz Kazimierz Biernacki. Był to ksiądz, pewnie mało kto wie tutaj, który za krzyżem siedział w czasach stalinowskich. Ja dokładnie nie umiem tego powiedzieć, nie jestem historykiem, ale wiem na pewno i większość tutaj pewnie ludzi w moim wieku, ale co, albo coś po mojego wieku wie, że takie zdarzenie w swoim życiorysie ksiądz Biernacki miał, to bardzo poważne zdarzenie, bo nawet wtedy za tak zwanej komuny w naszych czasach było znośnie w więzieniach, a w tamtych czasach to było naprawdę bohaterstwo, żeby tam przeżyć ten wyrok. Nie wiem w tej chwili. Ba, później była napisana książka przez jedną z włoszczowianek, ona na Uniwersytecie Warszawskim i studiowała historię i została namówiona przez wiele osób, żeby napisała pracę magisterską na ten temat. I dziewczyna się bardzo, Ania się bardzo, ale to bardzo zaangażowała, i napisała książkę. Oczywiście napisała pracę magisterską, ponieważ praca magisterska jest obszerna, duża i to nie sposób tego wszystkiego czytać. To ja namówiłem tego historyka naszego profesjonalnego, rodem z Krakowa, pan Janaczek, którego bardzo pozdrawiam, szkoda, że jest taki chory. On namówił panią Anię, tą uczennicę, żeby studentkę, żeby z tego zrobić taką popularną książeczkę, taką do czytania. No i rzeczywiście wiem jedno, że ja się z nim nawet wykłócałem, nie zgadzałem, ponieważ on to wydarzenie tego strajku porównał do objawień Matki Boskiej i Włoszczowskiej, kiedy ona się objawiła tutaj dzieciom, tutaj, gdzie w tej chwili stoi Kościół. Ja uważałem, że to jako profesjonalista zrobił to pod publikę i nieprofesjonalnie. Ale on mi to później tłumaczył wiele razy. Ja jestem przekonany, że on miał prawo tak napisać i naprawdę coś jest do rzeczy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że wtedy nastąpiła jakaś boska solidarność. I ja mówię, to nie było takie nawet może bezpardonowo mówiąc tylko religijne. Bo to najprościej mówiąc, mało kto pojmował, ale to chodziło o zwykłą, elementarną wolność. Takim bodźcem był pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy ksiądz Marek był na tym pogrzebie, był na udział w koncelebrze, no i później jakby on miał jedno w głowie, na lekcjach katechezy ciągle puszczał te jego homilie. No i rzeczywiście ten akonator tak naładował, że później jak księdza Marka już nie głosił. Do internatu, jak go nie wpuszczano za przeproszeniem późnym wejściem, to wchodził przez okno. No niestety, były takie zdarzenia. Taki to był ksiądz, no, oczywiście po cywilnemu. Był nietuzinkowy i dlatego osiągnął taki sukces. Korzystając z głosu jeszcze chciałbym, ja wiem, że to wszyscy, wynika z tego, że wróci mnie, się kierują. Chciałbym poprosić Karola. To jest ten słynny Karol Walczak, przepraszam, rolę zagadnienia urodzenia, który na prawie wyspanie śmiał o cztery piosenki. Szkoda, że tu akurat ich nie ma. Zapraszam w niedzielę na uroczystą szkółę. Tam będą te piosenki
wykonaniu naszych najlepszych wokalistów zaśpiewanych, czyli Artura Frączka, też profesjonalista lokalny, plus kościelny z Wyższego Wielkowski. Po prostu Karol, myślę, że mógłby opowiedzieć, bo w tej piosence nawet tam jest cała historia przecież strajku naszego na różne sposoby napisana, a później oczywiście muzycznie opracowana. A główny winowajca Krzysztof to jest Karol Walczak, który się bardzo krępuje, przyjechał z Francji, specjalnie jest z nami. Karol, proszę Cię, chcę, żebyś powiedział na ten temat, jak Ty napisałeś tekst wspólnie z ludźmi i jak zaaranżowałeś to. Bo bardzo Cię proszę, jak... Przepraszam, że dzień dobry. Tekst nie napisałem ja, tylko mój brat napisał. On wcześniej pracował, był dyrektorem Domu Kultury w Przedworzu. Później miał problemy przez mego naczelnika i tak dalej. On taki tam z wygadłem. Tak, mieszka teraz tam w Niemczech. Uciekł na wycieczkę i wyjechał i został. Tak nam się robi po połowach Francji i w Niemczech. Ale muzyka była zrobiona wspólnie, tutaj jest dziewczynami. I te teksty były takie właśnie pisane, co się dzieje, tak? Na korytarzach, czy tam osoba słyszała, że i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób to było zrobione. Ale to jest właśnie ten słynny z tej piosenki Karol, który gra na gitarze. Tak, tylko tam było organizm. Nawet teraz, jak przyjechali ci filmowcy, nawet dostępny, teraz były dwie ekipy, bo mój serdeczny przyjaciel, kolega Lesław, no ze zdrowiem mam duże kłopoty i dojechali z Warszawy, żeby mu pomóc, żeby to zrealizować. Ja zapraszam serdecznie póki co do udziału w tym, ponieważ tak jak mówię, no zależy nam, bo to jest dokument dla historii, żeby nie było później rozczarowań. Dość często jesteśmy przerażeni z fałszowaniem historii. Teraz akurat mamy taką władzę, która rzeczywiście nawet ziemi wyciąga szczątki tych zasłużonych bohaterów. I chwała tym bohaterom i chwała tej władzy przy okazji, która wyciąga z ziemi ludzi i zadaje sobie przeogromny trud, żeby przywrócić ich do należytego szacunku, łaski w ogóle. Także zapraszam do tych wywiadów, bo są różnego rodzaju motory. Tak jak powiedziałem, chciałbym jeszcze przedstawić, bo to tak fajnie było, trzeba było powiedzieć o tym, ale nikt nie chce, wszyscy są tremowani, także ja trochę muszę. To tak fajnie było, że tak jak mówię, ksiądz Marek był idolem, fenomenem, w sensie pozytywnym. I to była w zasadzie zwykły bunt przeciwko no po prostu ukradzeniu tych krzyży. Gdyby ktoś mądry, co najlepiej dyrektor wtedy, te krzyże oddał, może jeden, może dwa, nie wiem, w jaki sposób próbował się dogadywać, to prawdopodobnie ten strajk by się nie odbył. Ale że oni na upartego z pozycji sił wystąpili, pamiętam, tu na salę wszyscy zostali zaproszeni, tu musieli być. Ten dyrektor, ten facet z kuratorium po prostu wręcz ubliżał tutaj dziewczęta, bo to w większości były dziewczęta. Także tu nie było żadnych szans na żaden dialog, tu się nie dało. Dlatego to nie była jakby nasza wina, ani księdza Marka, ani nikogo. Nie było żadnych organizatorów, to było naprawdę spontanicznie i naprawdę w sposób niesamowity wszystko zagrało. Powtórzę może na końcu czas. Wszystkim pamiętajmy, jeszcze raz powtórzę, o tym księdzu proboszczu. Tu chcę podkreślić dlatego, że ogromna rola jest proboszczu. Zwracam się do mojego proboszcza i do głównego proboszcza starego, żeby wiedzieć, pamiętać, to jest niesamowity wzór. Ksiądz proboszcz Kazimierz Biernacki. I myśmy wtedy robili dyskoteki nawet. To ksiądz Biernacki mi zarzucał, bo to była moja inicjatywa, że mi się w głowie przewraca, a ja tak nachodziłem go, tak go tam obchodziłem z dziewczętami różnymi, że kończyła już, dobra, niech będzie, ale jak wy to zrobicie, bo przecież lekcje religii były w salach, które były ciasne, były ciężkie takie ławki, stoliki, myśmy to
wynosili na podwórko i robiliśmy dyskoteki. No, także, że to było niesamowite rzeczy, to była jakaś rewolucja niesamowita. Ja wiem, że księdzu proboszczowi się obrywało. Następnie to był ksiądz Marek. Nie zapominajmy o księdzu Andrzeju Wilczyńskim. To był ksiądz, który kapitalnie się o nim uzupełniali, nawet na tym strajku. Ksiądz Andrzej Wilczyński był taki wyciszony, wycofany, ale na pierwszych nogach on był taki rozsądny, może aż za bardzo, a ksiądz Marek absolutna odwrotność tej osobowości. No to był człowiek z gitarą, idął, śpiewał, grał, szalał, no na niego nie było siły, no. Jego można było tylko, że tak powiem, chyba zabić, no. Bo co do księdza Andrzeja, to było całkiem inna osobowość, inny typ. I to tak fajnie się złożyło, że ksiądz Bernacki zarządził wtedy, że oni zostali we dwóch i jeden uzupełniał drugiego. I to było fenomenalne. Na domiar wszystkiego mieliśmy naszego włoszczowskiego biskupa pomocniczego, bo to był Mieczysław Jaworski. Także ja mówię, na koniec przede wszystkim i nade wszystkim trzeba podziękować Panu Bogu. Jak on to zrobił, ja to widział ogromny palec Boży nad tym wszystkim, dlatego że tylko Pan Bóg mógł zaplanować, nie zaplanować, nie wiem jak Pan Bóg myśli. Ja myślę, że ksiądz Andrzej Wilczyński na żywo nas ogląda, jest z nas dumny, z Was, obecnych, wszystkich zaproszonych gości, tych, którzy, no Panu Dyrektorowi w sposób szczególny dziękuję, on się bardzo dobrze współpracuje przy realizacji tego filmu, bo to różnie bywało z tymi dyrektorami, także w sposób szczególny dziękuję, nawet w sobotę mi oddał posiadanie całej szkoły, bo przecież pokładam. Bo tam zeszło bardzo długo, ja myślałem, że to też będzie szybciej, ale to wyszło na to, że o 9 rano do 20 godziny nam zeszło. Ja myślałem, że pan dyrektor pewnie usnął już, poszedł spać, nie przyszedł po klucze. No. Bo było długo, także bardzo dziękuję panu dyrektorowi, że z pełnym zrozumieniem, tak jak mówię, współpraca tutaj między nami zachodzi, no i to, czego dowodem jest dzisiejsza impreza. Tak jak powiedziałem. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie, solidarnie dziękuję wszystkim. A dzisiejsi uczniowie muszą się modlić o takiego idola, jakiego myśmy mieli. Bo to są rzeczy na miarę cudu. Także tylko chyba Pan może zrealizować takie coś, że to wszystko tak zagrało. Rzeczywiście to była niesamowita, prawdziwa solidarność, jedność. Ja to nazywam na swój użytek taką boską solidarnością, boską jednością. Oczywiście, że rodzice odegrali przeogromną rolę, ale to wszystko zagrało. Oczywiście było mnóstwo ciężkich chwil, gdzie rodzice w sposób często chuliganowaty próbowali zabierać, bo mieli prawo, bo byli przerażeni. To były czasy trudne, na pewno lżejsze niż stalinizm. Ale naprawdę, nawet zima była normalna, nie tak jak teraz, że mamy w zasadzie nie wiadomo co, czy to wiosna, czy to jesień. Mróz był 20 stopni, nawet trzeba zobaczyć w internecie i kiedyś to opublikować, może ci dokumentaliści udokumentują, jak to mróz był. Wynalazkiem fenomenalnym na owe czasy były koksowniki. Ja przyniosłem, pamiętam tam koc cmentarza, gdzie teraz Biedronka, była taka firma, ale tam były koksowniki, był koc, były drewna i tak organizowaliśmy pierwsze chwile strajku, no, a później to już poszło. No. I ważne jest to, myślę, że młodzież sama, naprawdę sama, ja nie muszę kłamać, rozpoczęła ten strajk i sama zakończyła. Oczywiście przy udziale księdza biskupa Jaworskiego, bo szły święta i nie było już żadnego sensu. Myśmy udowodnili, że wtedy, że te dzieci, ta młodzież po prostu sama zadecydowała, pomogli w tym księża, pomogli wszyscy, o których tu mówiłem i sama zakończyła. Ponieważ ta wielka władza, mocna, gdzie strach było myśleć na ten temat, żeby jakąś, żeby tę władzę naruszyć, nie była zdolna w żaden sposób. A wydarzenie przerosło przecież nawet nasz kraj i Europę, bo wolna Europa była, więc na cały świat.
Fachowcy, z którymi ja się spotykam, historycy w Warszawie na przykład uważają, że to jest wydarzenie światowe, bo nigdy nikt, oni nie znają takiego przypadku, takiego wydarzenia, żeby młodzież i dzieci, bo w tej szkole było bardzo dużo dzieci nawet niepełnoletnich, no, żeby zrobili coś takiego. W środowisku studenckim było bardzo trudno. 2 tygodnie to było niemożliwe. W środowiskach robotniczych było bardzo, bardzo trudno. A to się stało, to jest faktem. Apeluję oczywiście do wszystkich rządzących, żeby to po prostu pielęgnować, żeby bo to do nich inicjatywa należy i od nich zależy bardzo, bardzo dużo. Ludzi takich inicjatywnych jak ja, Rafał, który prywatnie sobie zrobił taki sztandar osobisty i też póki co bardzo mu dziękuję, bo dzięki niemu cała nasza Kościoła swoim z tego zwykłego sztandaru. To jest taki sztandar, zwykły, a robi kawał dobrej roboty. Żadna reklama by tego nie zrobiła. Tym bardziej, że gdzieś nie pojedzie on, gdzieś nie pojedzie, to wszyscy podchodzą. Okazuje się, że i w Warszawie, i w Szczecinie, i w Krakowie, wszędzie jest pełno Kościołów. I ja proszę o władzę, żeby pamiętać, że trzeba szanować ludzi, spotykać się z ludźmi, rozmawiać, bo w ten sposób można uratować i szpital, i przede wszystkim leży mi na sercu szpital, więc mówię o szpitalu. Dużo kawał dobrej roboty można zrobić dzięki temu, że się rozmawia z ludźmi, spotyka, ja ciągle apeluję. Dziękuję, przepraszam, że tak długo, ale chyba już nie chcę. Dziękuję panie przewodniczący za przypomnienie nieznanych faktów z życia księdza proboszcza Kazimierza Biernackiego, księdza Bartała Bundy i Andrzeja Wieczyńskiego. Czy ktoś z uczestników chciałby jeszcze zabrać głos? Czy ktoś z gości może? Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy przeżywać 35. rocznicę strajku wspólnie z wami tutaj i z władzami, z księżmi i ówczesną młodzieżą, nieco podstarzałą i obecną. I to jest nasza siła narodu i trzeba ją pielęgnować, wymagać od niej dużo, bo dzięki niej będzie nasza wolność się umacniała i Polska będzie coraz silniejsza. Tygodnie były dla nas ciężkie, oczywiście, ale były również wielkim przeżyciem, takie, które ukształtowało nas na wiele lat. Bo zawiązały się przyjaźnie, które nadal trwają i przypuszczam, że będą trwały do końca, kiedy będziemy żyli, tak? Kiedyś się śmiało, to było dawno temu, że będziemy się wspólnie spotykać, nawet jeśli nam przyjdzie tutaj się zjawić na balkoniku. Dwa tygodnie, które żeśmy tutaj spędzili wspólnie, powiem wam teraz, one były zaskakujące, dlatego że ja nie byłam w grupie, która organizowała strajk, która była tutaj główna w czasie protestu. Myśmy mieli lekcję religii 3 grudnia i poszliśmy na katechezę na plebanie. Nikt do nas nie wyszedł, postałyśmy z pół godziny i przyszliśmy do szkoły. Na korytarzu na dole pusto, na pierwszym piętrze pusto. Dopiero na drugim piętrze słychać było głosy. Tam rozmawiała Ara Groszek, której tutaj nie ma dzisiaj, ona była przewodniczącą uczniów, z panią dyrektor. Pani dyrektor grzecznie przekonywała, bo taka była jej rola. I zapewne tak jak już tutaj Zbyszek stwierdził, że to wszystko rozeszłoby się, gdyby
generalnie potraktowano nas tak, jak żeśmy na to zasługiwali, czyli wytłumaczenie i oddanie tych krzyży, nawet gdyby miały nie wisieć, ale żeby je oddać. Ale to, co tutaj się wydarzyło na tej sali gimnastycznej, potraktowanie przez ówczesnych decydentów nas jak młodzież, te przykre słowa, ubliżanie, powiem wam, że nie warto w ten sposób zaczynać, bo marnie się kończy. Jeszcze jedno, jeśli chcielibyście posłuchać piosenek ze strajku, trochę powspominać, tutaj do pani profesor, która uczy historii. To jest taka strona na Facebooku, Włoszczowa 84, pamiętamy. Należymy. Należymy, to fajnie. Bo mi przyszło do głowy, że trzeba to w jakiś sposób upamiętnić. Poprosiłam, żeby mi przyniesiono magnetofon i przynieśli mi tylko jedną kasetę. I tylko na tej kasecie są tam rozmowy, ale ja rozmów nie mogę dostępić, bo te osoby są, to nauczyciele, więc w gruncie rzeczy nic takiego strasznego, bo w sumie to oni z nami tam by musieli, bo mieli ten dyżur. Nikt tam nam szczególnie nie ubliża wśród nauczycieli. Ale zachęcam posłuchać, są teksty piosenek, które można też na ten 40-lecie przygotować na przykład. Także dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Zaśpiewajmy jedną, tak? Zaśpiewajmy. Bardzo dziękuję. Przypomnienie wydarzeń sprzed tych lat, tak, w sposób taki autentyczny. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Może zwracam się do młodzieży uczącej się w szkole. Czy chcielibyście o coś zapytać uczestników tych wydarzeń? Jeszcze korzystając z okazji chcę powiedzieć, że wśród obecnych nauczycieli naszych tej szkoły jest osoba, która brała udział w tych wydarzeniach. Jest to nauczyciel wychowania fizycznego, pan Paweł Milacki. Paweł, jak widać, się tak zakonspirował, że tutaj do tej pory chyba nie może, albo, przepraszam, on tu jest na co dzień, więc może ma dosyć, bo on to przerabia codziennie, jest nauczycielem, dzielnym nauczycielem, WF-istą, no więc musi się bardzo dużo nagimnastykować. Ale pomimo wszystko, Paweł, prosimy, zapraszamy. No, dwa słowa. I to może na się włączę. Bardzo dziękuję. Nie mogę już mówić. Dziękuję. Jeszcze pani Uczula i pani Basia. Pani Uczula Zabada. Dziękuję. I pani Basia. Jest pani Basia? A jest ta pani Basia Nadgłoska, jest tam, tak. Dzieci jest. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Lista mówców by się wyczerpała, to na zakończenie.
chciałbym wszystkim podziękować za udział w tej uroczystości. Dziękuję władzom powiatowym, władzom wojewódzkim, władzom kościelnych tutejszego terenu. Dziękuję wszystkim uczestnikom, czy to w formie uczniów, czy wspomagających rodziców lub osoby obce, bo takie też były, które wspomagały z zewnątrz ten strajk. Dziękuję mieszkańcom Włoszczowy, dziękuję rodzicom, uczniom za udział w dzisiejszej uroczystości. Chcę poinformować, że na drugim piętrze z tej okazji jest zorganizowana wystawa, gdzie jest kadziesiąt zdjęć czarno-białych z tego okresu. Po zakończeniu uroczystości zapraszam wszystkich do zwiedzenia tej wystawy. I jeszcze raz dziękuję naszej młodzieży za przygotowanie montażu słowno-muzycznego pod kierunkiem nauczycieli historii i wiedzy o życiu współczesnym. Podziękujmy im. Brawa. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Apel uważam za zakończony. Zapraszam wszystkich na wystawę. Dziękuję bardzo.